Luwina, witam po długim czasie, bo troszeczkę mnie w domu nie było, dobre. Lecz dzisiaj nie to. Dzisiaj robimy normalne, domowe rzeczy. A nie ogrodowe. Jeśli chcecie kolejny odcinek taki ogrodowy, jak był wczoraj, nie wczoraj, w poprzednim odcinku, no to dopnij łapkę w górę i pisz w komentarzach oczywiście. No i też zapraszam oczywiście na społeczność, bo na społeczności się dużo zawsze dzieje. Co autor miał na myśli? Włosy do... Czy ktoś się tu bawił w dorsy, czy o co chodzi, tak? By... What? Ja... to jest to pomieszczenie... Tamte pomieszczenie. Tam się wchodzi, tędy. Tu. Wreszcie. Tak. A to jest zajebiste, nie? Zarąbista. Ups, no i co teraz? Zero, muszę więcej ich tu dać. Nie, chwila. What? Chwila. Te mają iść na ścianę i te też. No i te już mamy. Chyba nieważne jakim by było na ścianie. Chyba taka jest tutaj tego zasada. Fajnie, bo będziemy mogli w końcu sobie wytapetować naszą łazienkę i resztę pomieszczeń. Każda ściana, nieważna jak, byleby była. To tu jeszcze sobie te nałożymy. Podoba mi się to płytkowanie. Serio, nie, serio. To jest giga, to jest git, no. Mi się bardzo podoba. Z tej kubki teraz weźmiemy. Trzy koła już. O, kurde. Dobra. Oj. Wait a second. Dobra, płytki podłogowe, a to już jest samo się ten. Okej. Właśnie to muszę sprzedać. To muszę sprzedać. Dobra, tkaliśmy sobie to wszystko. Ładnie, pięknie, o. Gips. Fajne jest to, ale
jednak mimo wszystko gipsowanie szybsze. Bym dał pralkę. Prysznic. O, prysznica jeszcze nie montowaliśmy. To oddzwonię. Overcooked. A po ile w ogóle jest to? Chwila, aż co sprawdzę. $90 Overcooked 2. Chciałem to kiedyś kupić. Juciakowska z tego nagrywa. Zapraszam do Jucix. Oczywiście. Rafta może pojedę też. Okej. Toaleta. Taka fresh. Będzie mi zrobił. What is toilet? This? I to tyle, to wszystko. Pięknie. Dobra. Prysznic. Taki bym też chciał. Trochę na chodzie, kto by to widział, kto na to patrzy. Także tak. No. Kiedyś montowałem już prysznic. O, to tak łatwo. Spodziewam się komora, kurde. Fajnie. Oj, zarobiście. Bez kitu. Wow, serio, mega. Umywalka. W stylu. W klimacie. Zef już umiemy montować. Gitara. I jeszcze tylko lustro. I skończony. Jeps. Halo? Macie szczęście, że chce mi się wszystko robić na maksa, nie? Przypuszczam, że później już będę takim leniem, że nie będzie mi się chciał. A ładny kolor naprawdę, to jest lawenda, nie? Śliczny. Tylko to wam pachnie lawenda. To dwie ściany takiej lawendy i dwie ściany tamtej lawendy. Dobra, gitar. Chciałem sobie też tak wyblachle zostawić. Zobaczcie, to tak fajnie wygląda, taki odcień. Ja no nie, muszę to przemalować. Przefarbować. A ja mój znak oczywiście firmowy. Zamalowanie im jednego sufitu. Sufita, dobra. Kurde. Muszę to przestawić. Nie sięgam, serio. Real. A to pospadało. No cóż. Ta lawenda mi się nie siada, nie podoba mi się aż tak bardzo, ale i tak jest git. Wciąż jest dobrze, no nie? Też tych wnęk nie trzeba robić, jak mi się wydaje, malować, ale i tak zawsze pomaluję, żeby było, no nie? Żeby zaś nie było skarg, że kurde coś źle zrobiłem. Mogę się negocjować też cenę z tego, co pamiętam. Właśnie jak tam moje te punkty, te. This. Ajajaj. O, tu dwa ukończone zlecenia, no to jeszcze. To jeszcze jedna. Macie, otworzę wam okno, by się wytrzyło, byś tam jej przeciąg. Haha, by wasz dziecek Kidos był chory. I nie poszedł do szkoły. Pewnie jak ja. Ratuję. Dziecki, chodźcie do szkoły, to jest bardzo niepotrzebne życiu, ale tak wymaga od nas rodzic i rząd. To jest zupełnie niepotrzebne.
bo uważam, że wszystko da się samemu nauczyć. Tak, ja się na przykład wszystkiego samemu uczę. Dosłownie rel, ja się wszystkiego sam uczę. Liczyć się nauczyłem sam, pisać też, czytać też, angielskiego też, wszystkiego. Kurna! Pewnie tu już kiedyś byłem. Nie pamiętam. Ale kurde. Chwila. Przynajmniej będzie duża cena, widzę. Właśnie, patrz, promileus na pasek postępu, na procent. Babka najlepsza jest przez duże B. Macie, będziecie płacić więcej za prąd, kurde. Fajne jest to, że tu się faktycznie robi dzień, noc, i tak dalej. Nie, ściany to im chyba wyburzać nie chcę. Jeśli mi mało zapasu, to tak, ale jak na razie stawka jest duża, dobra. To jest ładny git. Nie wiem za chulerę, co to tu robi. Sprzedajmy to im. Tu wszystko git. Co są za... Ja to chyba kiedyś robiłem, wiecie? W dalekiej przyszłości. Też tego nie pamiętam. Jak się maluje. Ha, znak rozpoznawczy mojej firmy. Dobry wieczór, proszę państwa. Dobry wieczór, Polsko. Tak, no. Jak to w skrócie wygląda, dobra. Mniej farby też zużyjemy tych puszek i też nam się więcej zwróci za to. 10 tysięcy myślę, że nie damy dobić. Nie damy rady dobić, no nie. 9,5 to jest max. Ale chyba nawet 9 nie dobiję. Gdzieś komoda, no. Co tu mam jeszcze i mogę pomalować? To! Tego nie widziałem, sorry. Sorry, tego już nie wziąłem pod uwagę. To nie. Tak. Ile? Dobra, i negocjacja to jest chyba zakupienie domu, czy coś, czy sprzedanie, coś takiego, no coś. Tak. Dobra, popatrzmy sobie domy. Przeglądarka. To mogę sprzedać za 28 tysięcy. Kupić mogę, mam 83. To wygląda ślicznie. Pięknie to wygląda, real. Ja chcę i będę tam mieszkać, nie? A fajny. Stać nas na ten. To jest taki najdroższy, no, na jaki nas stać. A wiesz co? Ja bym bardziej wyremontował nasz pokój i wtedy go sprzedał. Wiecie co? Nie pokój, tylko dom. Tak też zrobię, więc teraz już się weźmiemy tutaj w tym odcinku jeszcze za tutaj robienie tego wszystkiego. Dobra, wytapetujmy sobie tutaj trochę coś. Kawałeczek tego. Myślę, że to byśmy mogli... Dobra, tą ścianę tak zróbmy. Ale to co rąbiście wygląda? Nie, to mi się mega podoba, nie? No serio, no. Trupie czachy.
pięknie. Mogę to... O, zobaczyć, właśnie. Kurde to... Na to, na tą ścianę chyba. Tak, tam, no. Nie pasuje, ale jest. Jest fajnie. Wygląda fajnie, no. Tylko wziąłbym i tu. O, i gitara. To mi się podoba bardzo. Dobra. To bym już sobie sprzedał. Co? Tak, no. Te miały być podłogowe chyba, a te ścienne na niektóre ściany. Zapomniałem, że to się tak ten długo. No. Robi. Tamte też miały być ścienne, no tak. Tą i tamtą bym zrobił tak. Dobra. Promil uczy i bawi. Tak, słuchajcie, widzowie. Tu sobie to przemalujemy, oczywiście, zaraz. Na zewnątrz też będzie renowacja robiona dzisiaj. Jeśli nie dziś, to też myślę w następnym odcinku też się tym zajmiemy. Sufit by tu było, trzeba też przemalować. Tak, no wiecie, by wyremontować ten dom, albo kupić jakieś gówno, jakąś ruinę, albo samą działkę i wybudować dom. To jest, kurde, plan na życie, biznes, kurde. Ta ściana git gotowa i tą bym zrobił tak. A nie te stare, brudne kafełki. Sprzedałbym tutaj te... I sam sobie tu poustawiał, tak jak chcę, gdzie chcę. Idealnie. Idealnie, dobra. Paczka płytek, no. Te są przepiękne, jak do kuchni, kurde, stary. O, widzowie, to wygląda zarąbiście. Renowacja naszego tutaj pokoju mieszkalnego, domu. Takiego, no. Super, jestem ciekaw, jak będzie House Flipper 2 wyglądał. Ja można już kupić House Flipper 2? Tak szczerze nie wiem, byłem na PGA wtedy, bo głośno o premierze teraz. A super dwójka jeszcze nie można. Ale na pewno kupię. Trzeci kwartał. A ładnie to wygląda po screenach. Wait. Zaraz sobie zobaczę, który to jest trzeci kwartał. To jest... rozpoczną się 17 marca. Styczeń, marzec, a trzeci kwartał, lipiec, wrzesień. Czyli w lipcu, wrześniu wyjdzie House Flipper 2, a przypuszczam, że wypuszczą to we wakacje. Czyli lipiec, wrzesień wyjdzie House Flipperek, akurat po moim remoncie, jak ta lala. Będę sobie też robił, ja będę robił sobie też odcinki, jak robię sobie swój pokój w wielu grach. Na przykład House Flipper, bo ja będę miał remont. Na przykład w Simsach, na przykład w Minecrafcie, w Robloxie, w Bloxburgu, wszędzie będziemy tak eksperymentować sobie, robić moje tutaj pokoje, mój pokój, bo będę miał remont i chcę sobie po prostu każdy grze zaprojektować, sprawdzić jej możliwości i no, tak ten chill corner też by trzeba było nagrać. Gitara. Nie, no, naprawdę, ej, serio. Gitara, no. To mi się tu bardzo podoba. Łazienkę. Nie mogę. Wow. Wow. Dobra, tu nowe okno zamontował. Okno.
takie czarne, no. Trochę nisko, ale dobra. To bogatemu zabroni. Coś mi tu zabroni. Spróbuję inne jakieś, ale to mi coś tu nie pasuje. Coś chyba nie będę mógł tutaj okna dać. O Boże! Jakie to długie. I wysokie. Okej. Okay. Spróbujmy takie okna. To na przykład tu. Gitar. I to mniejsze. Bym dał sobie tu. Ach. To już nie. A można takie, wiecie, takie okno, takie wąskie. What the fuck? Takie wąskie, takie. No coś takiego, ale takie, ale takie. Poziom, nie być. O. Okej, a to jak wygląda? O, coś takiego właśnie. Gitara. I gitara, tylko teraz ja bym sobie sprzedał to okno i wstawiłbym tu czarne. Tu jeszcze mogą być te. Tu zabrud? Nie, mi się zdawało. Tylko właśnie tu jest taki miszmasz, nie? Tych okien. Dobra, tu będzie czarne. Ale w kolorze czarnym. Jeps. Pięknie. Serio, nawet tu mogę? Dobra. Bym sobie wrócił to tak. O. Firany zasłony. Czemu nie mogę tego kupić? Tu mogę kupię. A moment. Wow, nawet nie wiedziałem, że to trzeba montować. Fajna sprawa. Gitarka, no. I więcej też zgarnę dzięki temu za ten dom. No nie, widzowie. Tak się nie da. Dobra. Ja pierdzielę, dobra, to nie będą mieć. Okej, okay, to ja bym teraz sobie wziął instalację i... Okej. Okay. Umywalki. I umywalkę bym sobie mógł pozwolić na nią, by sobie ją dać tu. To fajne, nawet nie wiedziałem, że tak można kupować to. Na prysznic, skrzynika na pewno. Niechaj będzie. Oby się to nie kolizowało, chociaż na pewno będzie. Toalety. Toalety bym wtedy dał tu na przykład. I
Może jak dobrze przyjdzie. Prysznica, bo wanna mi się tu. Wanna się nie zmieści, prysznic, no. Wyjścianie na tej. Dobra, pięknie. Skręćmy. To sobie. Wings. Boink. Dobra. I to też mogę boinknąć. To już nie. Dobra. Tak będziemy musieli jeszcze tu pomalować, ale dobra. I teraz tak. Sprzęt łazienka. Okej. Okay. To abym musiał. Tylko dekoracje. Nie, nie wiem jak gdzie to jest. Kurde. Ej, tu jest tyle miejsca w ogóle na to. Gotowe rzeczy. Dobra, chwila. Toaleta. Jaki pewnie chwila, to musi być tu. Instalacja drzwi, rusztowania ściany i podłogi, szkło, okno, instalacja drzwi, nie, no instalacja, nie, no nie. A czy instalacje inne? Nie. Tu to będzie. Akcesoria, nie, o toalet. No okej, okay, to tą bym kupił. A czarna mogę, mogę. Dziękuję. O, fajny taki sium. O, no i gitara. I git. No i prawie w ogóle kasy nie straciliśmy też. Tu też warto zaznaczyć umywaki. Kusi i będzie kusić. Fajne to? Nie powiem, że nie. Dobra, i realistycznie to przede wszystkim. Zarąbiście i kaloryfer. Wanny i prysznic, jeszcze prysznic, no. Ten myślę, że tu wejdzie. Coś ten za duży trochę. Ale to też nie przesunę, nie? Kurde. Taki mniejszy. No za mnie już lepszy. Tu jakoś dojdziesz do toalety już, nie? Dobra, tak. Kiedy się to tu nie montowało, w cholerę. Dobra, toaleta prawie skończona, jeszcze tylko chcę pomalować, to tyle. Ściany, farby. Droga mleczna to będzie na sufit. A tu bym dał czarną, myślę. Jest tu gdzieś czarna? Czarna. Dzisiaj widzę, w jaką podróż was zabrałem po robieniu domu. Mogło być niebieskie, ale dobra. O wiem, pierw było to zrobić, no nie? A nie już na końcu. Dobra, i tutaj była nam potrzebna biała, jeszcze sufit tylko. Jest gitara. Skończona łazienka. Działa, co najlepsze. Pięknie. Prawda, ten dom mi się bardzo podoba. Ale jeszcze nie jest skończony, tak?
chciałem za niego zgarnąć kasę, a z drugiej strony nie chciałbym go sprzedawać. Więc to będziemy sobie go tu tak robili cały czas, dodawać jakieś akcesoria, nie akcesoria. Właśnie teraz sobie coś dodamy. Z akcesoria. Akcesoria. Biurowe. Niechaj będzie. O, i widzę, zawsze jakoś fajnie to wygląda, no nie? Dobra, do sauny dziecięce, hobby. Muzyka może bardziej. O, pianki akustyczne. Takie i tego koloru czarnego. Te. W moim pokoju realnym też będę się tym bawił za niedługo. Piankami. Taki mały pasek kupny po prostu by było. No i też wystarczy tyle. Dobra, fajnie to wygląda. I już jakoś to zawsze wygląda, no nie? Zawsze coś. Sport, sztuka. No. Płyty winylowe, kurde. Zdjęcia wątpię, pojemniki też wątpię, czy styczne też, no dobra. Okej. Myślę, że nie, że już mi tu nic takiego nie będzie potrzebne, Boże. Nie wątpię. Chill. Dzisiaj tylko chill. Nie chcę, ale to duże mi się nic. To jest małe. Nie pięknie, tu naprawdę tu jest pięknie. No, tu mi się bardzo podoba w tym miejscu, dobra. Coś jeszcze możemy czuć, no... Nie wiem, sprzęt taktyczny, coś gdzieś jakoś, nie wiem. Telewizja nam się tu nie zmieścił, wow, Cymbergaj. Komputery by można było. Kamerka. Monitor, nie, monitor nie możemy kupić, bo już mamy laptopa. Komputer też nie. Grzejnik można kupić, jakby grzejniczek nie tam siedzi gdzieś. Naprawdę to kolizuje, zupełnie jak w Minecraft się czuje, no nie? No, taki tu grzejniczek grzewczy. Jeszcze mały ten się tu postawi, stoliczek i będzie pięknie. No i gitara będzie DVD. Survival. Dobra, no to ja bym chciał meble. No i gitara, no. Aż mam déjà vu. Pięknie, dobra. To na samym odcinku wizualnie zajmiemy się naszym ogrodem, więc dziękuję. Edwina. Ja